Kocham Pana, Panie Sułku. Odcinek 274. Zjedzą i się poprosi, żeby się poszli. Słowo honoru. No wie Pan... Co, 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 no wiem. Nie tak się postępuje. Ludzie naprawdę dobrze wychowani i, 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 i tradycyjnie po polsku są gościnni, no. A, a, a jak niby? N najpierw witają się z gośćmi. W jaki sposób? No różnie. Przez podanie ręki przeważnie. Naprawdę? No. A, a, a przez walenie w plecy? Ja wiem, że, że pan tak robi. każdemu. Co, co gorsza, każdemu. Zobaczy pan, kiedyś ktoś panu odda. No to co? No, no wtedy przekona się pan, że, że nie takie przyjemne jest, jak to się panu wydaje. Dobra, no, no, witamy się. I, I co następnie? Następnie gospodarz pyta, czego by się gość napił. Po co? No, no żeby mu naleć tego, o co poprosi. Chyba pan żartuje. Wody im się da po prostu. No, można mineralnej z gazem lub nie. Z gazem im damy i sami się napijemy. Jak już będzie, trzeba kupić ze dwie butelki. Jak cudza, to piją. Następnie gospodarz zabawia jakiś czas gości rozmową. Tylko rozmową? Na czym? Na czymś innym, na przykład <laughs> podstawieniem nogi, żeby się ktoś wywalił na mordę. No to, to wcale nie jest zabawne. Nie, tylko pani się na tym nie zna. Kiedy ktoś sobie spokojnie idzie i niczego się nie spodziewa, wystarczy go lekko kopnąć w kostkę he he he, i po I Jeszcze mu te bąbelki he he he, nocem pójdą, mineralna z gazem he he he. bardzo mocno potrafi się odbijać. Ach, należy rozmawiać Dada, ale o, czym? o interesujących rzeczach, na przykład o książkach telefonicznych? Nie. Naukowych albo y, o literaturze pięknej, o prozie, poezji, eseistce, o związkach literatury z filmem jako takim, y, o ostatnich przedstawieniach w teatrze, telewizji. Ludy, ludy, zapudy. Ja Co to są pudy? Jednostka wagi w Rosji. A, a ile waży jeden pud? No, a, a skąd mam wiedzieć? O niczym nie można z panią pogadać. Nudy na pudy. Na ile pudów? Ciekawe. A, a, a co następnie? Jak już się wynudzimy? No to zależy, ale na ogół zaprasza się do bufetu. Przynajmniej na garden party jako takim. Przecież nie mamy żadnego bufetu. No to zrobimy w rogu podwórka. Przykryje się stół i ustawi się na nim rozmaite przysmaki. I nareszcie jemy, tak? Tak. Każdy z gości bierze sobie talerzyk i nakłada tego czegoś, co stoi na stole. Ile? Na no tyle, ile chce. Jak to? No, no, takie są zwyczaje. Ja naładuję sobie najwięcej i to wszystkiego. Tego też się obawiam. Chyba mam prawo we własnym domu najeść się tyle, ile mi się podoba. A, ale pan się nie najada, tylko nażera. Jest różnica. Bardzo mi się to nie podoba. Jak to? Każdy tyle, ile chce? Co to jest? Stadoła? No wręcz przeciwnie, garden party. Trzeba przypilnować i kiedy ktoś weźmie za dużo, to mu grzecznie powiedzieć. Eee! Ile? I z chlebem, chlebem. O, o, bardzo nieładnie, bardzo nieładnie i nieelegancko. Nie powiem. Uża, u, uważa pani, że elegancko jest nakładać sobie kupę żarcia w nie swoim domu i obżerać jak bocian żabami? To będą jednak goście. No to co? A, a goście mają swoje prawa. A ja mam swoje. Chamstwo za chamstwo. Kultury okurek. Jeden z drugim myśli, że wszystko mu wolno władować do kałduna. Za darmoche. Mój dom, moje żarcie. Moje karty, 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 karty. No. Garden party, no garden i, party. No, no i dobra, no dobra. No. Kiedy mają przyjść, bo mnie już zaczyna szlak zalewać. Dzisiaj po południu. Kto tak wymyślił? Pan. Szkoda. Dlaczego? Bo nawet nie mam kogo objechać. Sam na siebie nie będę się wydzierał. Co to ja? Wydzierak jestem. No nie jest pan. No przecież nic nie mówię. A dlaczego znowu? No, bo jestem przerażona pana poziomem wiedzy na tematy towarzyskie. No wysokim? Nie, niskim. Nie zdawałam sobie do dzisiaj sprawy, że aż tak niskim. No ja też sobie z tego sprawy nie zdawałem. I, i nie zdaję. Widzę. Niech pan się nie boi. Zawsze mogę w razie czego. Kogoś przetrącić. Dlaczego? Jakby się ktoś czepiał. Wystarczy, że mi pani da znak. Okiem, o tak. Mrygnie pani po prostu. Nie będę mrygać. to nie, to nie. Goście zaproszeni. Jeszcze mi pan tu ich naobraża. Nie wiem właściwie co robić. Odwołać tego wszystkiego już się nie da. Za późno. Za późno. Trudno. Pan tak usiadł w kącie i, i, i w ogóle się nie ruszał, ani nie odzywał. Jak to? No, no po powiedzielibyśmy, że pan jest chory na jakąś dziwną, niezrozumiałą chorobę. Nie Nie, jednak pana myślę nie. Dlaczego? Bo doktor Warzewski od razu się tym, jak to on dogłębnie zainteresuje i będzie chciał pana leczyć. A, a, albo może, że, że pana wiewiórka pogryzła, co? Proszę bardzo odpada. Wtedy Marucha zacznie pan robić te swoje okłady z rozmaitych odchodów. Lepiej już nie. No, to, 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 co robimy? Ej, jak by jakby się tu pana pozbyć? No właśnie, albo mnie się pozbyć, albo gości. Gości się już nie da, mówiłam. No, no to mnie. Może mnie po prostu utopić. To nie S będzie trudne, bo nie umiem pływać. Wystarczy jakieś majorka, albo glinianki i sióp. W sensie się pana pozbyć miałam na myśli. Nie tak definitywnie. A, a a jak? Na przykład, na przykład, żeby pan sobie dokądś poszedł. Teraz? No, choćby i teraz. I żeby pan bardzo późno wrócił, kiedy już będzie po wszystkim. No to byłabym spokojniejsza. Dokąd ja pójdę? Tak sam. No, może do kina? Za co? Dam panu na bilet. Ile? No, tyle, ile trzeba. O, w kinach teraz zdzierają, to za byle co? No, skąd pan wie, był pan? N nigdy w życiu, ale coś mi się obiło. A, a, albo do teatru, co? Ty tylko nie do teatru. Do, do opery. Wyobrażam sobie pana w operze. Z czego panie ryczy? Nie, no, uśmiecha się na samą myśl. Pasłek w operze. Ba bardzo wdzięczny temat. Jak słoń w składzie porcelany. Ja, a jaki słoń indyjski? O, wszystko jedno. Ma, mam pomysł, który mi się nasuwa. Jaki? M mogę pójść do Zoo. Proszę bardzo. Załatwiony. No. Proszę, to, to jest na Zoo. Ta. Na loda. Ta. I, I na dropsy. Na, na tramwaj? Na tramwaj nie. Pójdzie pan i, i wróci na piechotę. Zajmie to panu więcej czasu. To chociaż jeszcze na gumę I, i, i na herbatniki dla małp. No, no zgoda. I, I jeszcze jeden warunek. O, ho, warunki pan stawia? Warunki, warunki? No słucham. Musimy pani odłożyć tego wszystkiego, co, co, co ma być do jedzenia, żebym jak przyjdę, usiadł. I zjadł jak człowiek. No dobrze. No idzie pan? Idę, idę. Do co? No jeszcze nie wiem. Zastanawiam się po prostu na co przeznaczyć taką kupę forsy. M może nie ruszać się z domu i zaoszczędzić. Co? co? I jak to? A, mama, a może co innego? Cicho tam. Cicho. Słowo Tymczasem Gajowy Marucha przyszedł na garden party, bardzo obdarty. Do usłyszenia.